Moje ulubione auto przede wszystkim, może tak. Dzięki za suby, dzięki za lajki i tak dalej. Słuchajcie, kurczę, problem jest z tym autem taki, że ma problem z dymieniem. I powiem szczerze, że dymienie zaczyna występować wtedy, kiedy zaczyna się regenerować filtr DPF. Jak widzicie, już tutaj mam trochę rozbebeszone, żeby za długo czasu nie tracić film, żeby nie był długi. Spróbujemy zobaczyć, pomierzyć sobie w ogóle nasz system. Może nie tyle sam system, bo wiem na pewno, że pompka paliwo pompuje, jeżeli chodzi o tyle dodatkowe podanie paliwa. Natomiast nie jestem w stanie normalnie sprawdzić, czy świeca się nagrzewa. Już są odcinki na ten temat, pokazywałem, jak to działa. To jest taka faja, słuchajcie. Tędy dochodzi paliwo, zaraz za filtrem jest podłączenie do pompki. Za filtrem paliwa jest podłączenie do pompki. Pompka sobie pulsuje, podaje nam to paliwo. Tędy tymi wężykami tutaj idzie. No a tu mamy przewód elektryczny, mamy minus plus. I w środku jest normalnie ustrojstwo jak świeca żarowa, która nam to paliwo podgrzewa i wskakuje nam do wydechu para paliwowa. Nawet nie zapalone paliwo, tylko to jest para paliwa i to ma za zadanie nam podnieść temperaturę. Auto jak przyjechało, pamiętacie też, jest odcinek u mnie, jak zakładałem LEDę informującą, że się regeneruje. No system funkcjonował, LEDa mrygała, oczywiście tak, i dymiło strasznie. Smród był taki, słuchajcie, jakbyście do grilla rozgrzanego wlali podpałki. Więc każdy z nas, z was wie na pewno, jak robił grilla, to wie, o co chodzi. Jak już tam kamienie nam się żarzą i weźmiemy podpałki, wlejemy, to po prostu jest taki biały dym i czuć niespalone te paliwo. I dokładnie tutaj w wydechu wyczułem dokładnie to samo, czyli dostaję paliwo, tak jakby bezpośrednio właśnie z tego dozownika. Natomiast nie wiem, czy jest to podgrzane temperatura w realu. Jak zmierzyłem mu realne temperatury, no, tam wychodziło w granicach 360-380 stopni i nie chciała osiągnąć wyższych, więc zachodzi podejrzenie, że może być uszkodzona świeca, która po prostu nie podgrzewa tego paliwa, tylko nam się paliwo leje zwyczajnie po prostu do układu i nam się wszystko kotłuje w tym DPF-ie. I stąd też ten dym. Dobra, no ale żeby, słuchajcie, zweryfikować to, no to trzeba najpierw sprawdzić sobie instalację. Jak widzicie, już tutaj mam rozgrzebane. Przyniosłem tego Auto X-Scana PS100. Zasteruję sobie tutaj w układzie plus. Można by było, powiedzmy, możecie w komentarzach mi tam napisać, że można by było zrobić mostek, powiedzmy, i tak dalej, żeby sprawdzić ciągłość wiązki, czy wiązka do tego urządzenia jest sprawna, czy nie ma jakiejś przerwy. Słuchajcie, zasilanie pompki i zasilanie grzałki tej naszej jest na dwóch różnych obwodach, więc są niezależne przekaźniki, niezależne bezpieczniki. Więc tutaj pompki jak gdyby nie będę sprawdzał, bo kiedy przyjechało auto, to się pod niego położyłem. Po prostu zwyczajnie dotknąłem ręką pompki. Pompka dozowała paliwo. Zresztą po zapachu było czuć, że paliwo się leje. Natomiast gorszy problem właśnie z tą świecą, czy ona prawidłowo funkcjonuje. Tutaj jak widzicie, położyłem sobie żarówkę z boku. Tam pod spodem, pod samochodem wypiąłem właśnie tą wtyczkę. To jest akurat przygotowana przeze mnie, zrobiona, oczyszczona, sprawna grzałka. Słuchajcie, wypiłem tą wtyczkę i do gniazdka podłączyłem sobie przewód plus minus i sobie tutaj teraz w puszce bezpieczników zasteruję plusem ciągłość przewodu, czyli nasz roboczy, podam mu 12 i słuchajcie, wtedy powinna mi się żarówka tutaj zaświecić. To znaczy, że obwód jest zamknięty i przekaźnik, znaczy obwód, praktycznie obwód jest sprawny, tak? Nie przekaźnik, tylko obwód roboczy
znaczy ciągłość przewodu jest zachowana, napięcie na świece idzie. Dobra, zapalamy sobie lampkę, żeby tutaj było dosyć dobrze widać. Zrobimy sobie zbliżenie, żebyście widzieli żarówkę, żebyście widzieli tu i żebyście widzieli miernik. No można by było, słuchajcie, też przekaźnik tu zmostkować, ale trzeba wtedy włączyć zapon, żeby pojawiło nam się napięcie. Natomiast kluczyk od tego samochodu mam tutaj, mam o tu, o, w masce, w zamku. No i słuchajcie, możemy to sobie zrobić, sprawdzić ciągłość przewodu bez uruchamiania zapłonu właśnie tym urządzeniem. Tym PS-em 100 sobie to właśnie zrobimy. Można byłoby włączyć zapłon, prawda, i zmostkować sobie przekaźnik, prawda, na krótko, no, ale musimy uruchomić zapłon, a tutaj możemy sobie zrobić pomiary i możemy sobie zasterować właśnie nasze 12, ponieważ on ma 12, a tym sobie sterujemy. Minus lub plus, tak? Słuchajcie, teraz tak, jeżeli chodzi tutaj o skrzynkę bezpieczników, podjadę bliżej, żebyście widzieli. O. Dobra, tutaj mamy naszą skrzynkę bezpieczników. Od świecy podgrzewania to jest ten. Dokładnie. Opisany jest w puszce jako R11. Wyjmę sobie go tutaj. Przekaźnik oczywiście też trzeba sprawdzić, czy jest sprawny. No i dobra, bezpiecznik. Bezpiecznik jest tutaj 20-amperowy. Nie wiem, czy tutaj dojrzę się, który to jest, F ile. W każdym razie to jest tutaj ten bezpiecznik. Kluczyk mamy wyłączony, więc tutaj teraz nic nie zrobimy. Nic nam nie pokaże. Dobra, ale tak jak już mówiłem, możemy sobie tu... Tu nie mamy nic. Tutaj miernik nam się coś odezwał. 0,7. 1,9 pokazuje. Tutaj nam nie pokazuje nic. No i tutaj nam pokazuje 0. I teraz tutaj mam tą żarówkę z boku. I sobie teraz zasteruję plus. Pokazuje mi 11,4 V. Żarówka się zapaliła, więc instalacja elektryczna jest na roboczym naszym przewodzie, tutaj jest sprawna. Teraz jeszcze kwestia sprawdzenia przekaźnika, bezpiecznika. Oczywiście, jeżeli te rzeczy mamy sprawne, no to po prostu trzeba wyjąć naszą świeczkę i sprawdzić naszą oporność. Dobra, teraz cofnę. To mamy sprawdzoną, zasterowaną mamy już wiązkę. Teraz się cofniemy do tyłu. Teraz sprawdzimy sobie tutaj weźmiemy miernik zwykły. I sobie sprawdzimy, jaka jest oporność tej naszej świecy. Tutaj sobie łapiemy na wtyczce za plusowy i tutaj jedziemy na minus. 0,9 Ohma, 1,1. Dobra, 1,1 Ohma, taką mamy oporność. Zobaczymy sobie jeszcze urządzeniem. Zobaczcie, jaki ważny jest pomiar.
No słuchajcie, zakres jest między 0,9 a 1,2 ohma, jak widać. No i teraz co? Pozostało mi wyjąć po prostu tamtą świeczkę z samochodu. Słuchajcie, zanim ją wykręcę w ogóle, zobaczcie, tutaj mam tą lampkę, kurczę, jak ona fajnie tutaj świeci. Tutaj wam pokażę, postawiłem sobie ją tak w pionie. Zobaczcie, 4 naładowane. To jest ta, która przyszła do mnie na testy od chłopaków z AutoXCana. I teraz tak, tutaj widzicie ten przewód, o ten zielony, on jest wpięty. Teraz wam to pokażę dokładnie. On jest tutaj wpięty, w te gniazdko tam. O, plus minus. O, widzicie, on jest tutaj wpięty plus minus. I to właśnie sprawdzaliśmy ciągłość tych przewodów, czy tutaj dochodzi napięcie. Żarówka mi się zaświeciła i jest ok, nie? Teraz mogę spokojnie już sobie to wypiąć, te nasze przewody, sprawdzają do sprawdzenia. I teraz jeszcze tutaj na szybko wam pokażę. Tu jak widzicie mam też taki śrubokręt, którym sobie tam odpinałem tą zawleczkę. Tam jest taka dalej zawleczka, która trzyma ten przewód. Tutaj jest właśnie przewód, którym dochodzi paliwo do tej naszej świecy tam na górę, a ona jest tam, gdzie ten czerwony przewód. O, widzicie, tam idzie. I nawet nie wiem, czy jej ten kawałek nie widać. O, jakby się tam dobrze przyjrzeć. O, dokładnie tam przy złączu elastycznym wydechu widać kawałek, ona tam jest dokładnie umiejscowiona. No i tutaj mamy tak, tutaj mamy przyłącze paliwowe, a tutaj właśnie mamy tą kostkę, o, co wam pokazywałem. No i teraz muszę tam to wykręcić z wydechu, wyjąć na stół i zmierzyć oporność. Widzicie, tam jest czerwony przewód, czyli jeszcze jest prawdopodobnie oryginalny, a w tym, którym wam pokazywałem, był zielony i wszystkie, które się kupuje już w sklepie, mają zielone przewody. Więc już wiadomo, że była wymieniana. No i właśnie z tego też powodu podejrzewam, że może być jakieś uszkodzenie już z tą świecą i ona nie dogrzewa właśnie, nie podgrzewa tego paliwa. Także widzimy się, wyciągam na stół na pomiar. No dobrze, kochani, wyjęłem. Tutaj mam tą świeczkę wyjętą. Jest drożna. Otwór jest przelotowy tutaj i widać, że jest mokry w paliwie. No i teraz sobie tutaj zmierzymy tą świeczkę miernikiem. I za chwilę jeszcze wam powiem... Aha, w ogóle zwróćcie uwagę też na konstrukcję jeszcze jej. Tutaj jest przewód minusowy, który jest tutaj zaprasowany, czyli generalnie masa minus jest na całej tej obudowie. I musi być dobrze oczyszczona świeca, żeby ta masa przechodziła nam dobrze tutaj na świeczkę. Bo później może być jakiś niekontakt i później mogą być problemy właśnie, że ona albo będzie słabo grzała, albo nie będzie grzała wcale. A w ogóle tak prawdę powiedziawszy, to jeżeli jeszcze nigdy nie była odkręcana ta świeca, to ona jest tak dorąbana, słuchajcie, że z reguły kończy się na wyjęciu całego DPF-a, bo trzeba niestety później na ciepło podgrzewać, żeby to odkręcić. No ale dobra, nie będę już tutaj nawijał makaronu, słuchajcie, bo nie o to chodzi. Sprawdzimy sobie teraz oporność tej naszej, naszym miernikiem. Myślę, że tam będzie coś zbliżej to, żebyście widzieli. O. Postaram się to tak zrobić. No i tutaj muszę masę złapać. Żeby było uczciwie, to wszystkie świeczki, które będę w tej chwili sprawdzał tutaj, będą oczyszczone do żywego. 0,9 ohma. No jeszcze spróbujemy sobie zmierzyć to poprzez końcówkę tu. Skaczę 0,9 do 1,2 ohma. Dobra.
0,9 do 1,2 skacze. Odłożę sobie ją tutaj na bok. To jest ta wyjęta z auta. Teraz weźmiemy sobie tą, którą mam obok drugą. Też sobie może sprawdzimy w ten sposób. Przez wtyczkę. O. Pokażę. Słuchajcie, tak samo pokazuję. Przepraszam, 1,2 oma. Czyli wygląda na to, że wartości pokazuje takie same. Czyli wyglądałoby na to, że jest sprawna. A tutaj wziąłem sobie z jakiejś starej już, wyrzuciłem resztę. Po prostu zniszczyła się. Ale tutaj to muszę zrobić plus, ponieważ jest masa odcięta. Zrobimy sobie tutaj plus. O. A masę sobie weźmiemy tu z obudowy świecy. Ona też jest tutaj liźnięta, żeby nie było korozji. Zobaczymy, ile tak naprawdę ma świeczka. 1,2, 1,5 oma. Tak mniej więcej pokazuje. Nie chciałbym rękami za bardzo tu dotykać, żeby nie zmieniać oporności. Jeszcze spróbuję to założyć w ten sposób. Musowo na obudowę, bo tu jest izolator, więc żebyśmy to dobrze pomierzyli, nie? By potem nie było jakichś chocków, klocków. Dobra. Tam mamy minus zapięty, teraz sobie tutaj złapiemy na plus. Słuchajcie. Jeden, dwa do 1,5 skacze. W takim układzie pozostaje mi nic innego, jak dobrze oczyścić tam gniazdo, gdzie jest wkręcona ta świeczka. Bo właśnie nie bez kozery, słuchajcie. Nie bez kozery pokazałem, że ona jest tutaj minusem zaprasowana. No i tutaj te gniazdo, po prostu układ wydechowy musi być dobrze do turbiny przykręcony dosyć mocno. Bo wiecie, że masa silnika przechodzi właśnie na układ wydechowy i na tą świeczkę. Ponieważ tamtą wyjąłem, coś się działo, założę tą drugą. Oczywiście to wszystko tutaj ładnie sobie oczyszczę i zobaczymy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi, jak to wygląda, jak to działa. To już tam były filmy, natomiast tutaj właśnie problem był z tym dymieniem. Masa na silniku na pewno jest, bo urządzenie nam pracuje, a urządzenie, słuchajcie, jest podpięte minusem do ucha. Na silniku tu, co się zawiesza, zawieszkę do podwieszenia silnika, czy do opuszczenia i tak dalej. No jest takie ucho tutaj i najlepsze miejsce masowe to jest właśnie tu. Tak naprawdę, ale warunek, musi silnik mieć dobrą masę. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o sprawdzenie tego też przy okazji PSA 100, jak to działa. Już miernika nie brałem, bo miernik to samo pokazuje, więc jak widzieliście, można sobie fajnie zasterować, zobaczyć wiązkę i tak dalej. Ale jeszcze też sprawdzę, chociaż nie, żarówka mi się zaświeciła, więc masa jest, bo jeszcze pomyślałem sobie o masie, ale skoro żarówka zaświeciła, to znaczy, że plus minus jest na przewodach właśnie dzięki temu, że zasterowałem sobie tym urządzeniem ten przekaźnik od podgrzewania. Słuchajcie, bo nie byłbym sobą, gdybym tego przekaźnika z wami nie sprawdził, to nie byłbym sobą, ponieważ ja jego sprawdzałem. Ja wiem, że on jest sprawny, ale ja wolę to zrobić z wami. Będzie słychać przy mikrofonie? Przekaźnik przytyka. I teraz to, co już wam mówiłem, wezmę. Tutaj sobie wpiąłem oczywiście na omę.
ustawione jest. Zaraz, gdzie ten przekaźnik położyłem? Tutaj stoi, dobra. No to co, na roboczych. Sprawdzamy, czy obwód nam się zamknie po podaniu napięcia. O, ja sobie to w ten sposób zrobię. Jak miernik zacznie piszczeć, to znaczy, że jest wszystko, gra. Teraz z tego urządzenia muszę przełączyć sobie na napięcie stałe. Minus sobie zapniemy tutaj, słuchajcie. No i teraz na razie nic nie zasterowałem, więc miernik jest cicho. No i teraz mamy 12, miernik piszczy. To znaczy, że przekaźnik jest na 100% sprawny. Dobra, słuchajcie, posprawdzaliśmy już sobie wszystkie rzeczy. Świeczka druga wkręcona. Teraz zrobimy sobie taką małą diagnostykę. Ciężko tak jest ustawić, żebyście widzieli. Dobra, rozpocznij. Inteligentny. Niech sobie wynajdzie. Ciśnienia mamy wszystkie ok. Filtr cząstek, zobaczcie. Pętla zamknięta 4%, otwarta pętla 99%. Sprzęt chce się regenerować, zaraz zobaczymy na temperatury. Korekty wtryskiwaczy mamy 1,02, 0,9, 0,8, 1,1. Temperatura spalin 150 stopni mamy na... Temperatura spalin 13, to jest ostatni czujnik na wydechu. I tutaj mamy dwa czujniki, pierwszy i drugi, mamy po 125 stopni. Spróbuję go teraz tak zagrzeć, słuchajcie, żeby miał temperaturę do regeneracji. Sprawdzimy temperaturę silnika, jest 76 stopni. Tutaj mamy na katalizatorach mamy taką temperaturę. I za chwilę przejadę się nim kawałek, bo musi ruszyć z miejsca, żeby zaczął dymić. Teraz kontrolka zaczęła, słuchajcie, mrygać, jak widać. Tą, którą zakładałem kiedyś. Temperatury. I takie, słuchajcie, jest dymienie z rury właśnie jak się włączy regeneracja. 1,0, czyli praktycznie tutaj, może minimalnie one się troszkę zmieniły, te korekty. No ale temperatury powiedzmy 250-305 stopni i on wyższych temperatur, słuchajcie, nie osiągnie. Ja słyszę, jak on z wydechu chodzi po prostu, o, nawet temperatury spadają w tej chwili i on nie może się oczyścić, słuchajcie, nie może podnieść sobie temperatury. No dobra, słuchajcie, diagnostyka mniej więcej komputerem zrobiona. Wymiana świecy nie poskutkowała dalej autokopci, przy czym zakładam, że będzie tutaj do wymiany niestety filtr cząstek. A dlaczego tak sądzę? Dlatego, że paliwo, które się dostaje dodatkowe właśnie przez tą świeczkę, którą żeśmy diagnozowali i patrzyli, ma dostać się na katalizator, ma się podnieść tam temperatura do 500 stopni
i ma nam się wszystko wypalić, oczyścić, a tutaj widać katalizator niestety już chyba powiedział papa. A z tego co już widziałem, jak wymieniałem tą świeczkę, to nie jest oryginalny jego katalizator z DPF-em, tylko zamiennik jakiejś tam firmy, nie będę mówił, no i niestety chyba skończył życie i trzeba będzie niestety go zwyczajnie wymienić, ponieważ katalizator nie spełnia swojej roli. No po prostu nie chcę podnieść mu temperatury na tyle po dostaniu paliwa, że no niestety. Po prostu będzie wlewał te paliwo, nawet jak one będzie podgrzane i niestety temperatury nie osiągnie, nie wygrzeje się. Temperatury czujników, jak widzicie, pokazuje prawidłowe, no ale niestety reakcja nie zachodzi taka, jak powinna zajść w samym właśnie DPF-ie, bo DPF się łączy, widzieliście, filmy są. On się łączy właśnie razem z katalizatorem. Najpierw jest katalizator, później jest DPF i właśnie ta cała para paliwowa ma tam nam z tej rurki wejść, podgrzane ta para i ma nam podnieść tą temperaturę. Niestety tego nie robi. No więc słuchajcie, krzyżyk zapadł, diagnozę postawiłem. Najwyżej zobaczymy, może coś tam napiszę w komentarzu, ale na 99% jest tutaj DPF razem z katalizatorem do wymiany. Po prostu. Pozdrawiam teraz Was, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Myślę, że było ciekawie.